Witamy wszystkich serdecznie. Nasi mali tropiciele przygotowali specjalny występ z okazji Dnia Mamy i Taty, a więc zapraszamy do obejrzenia. Wiele świąt jest w różnym roku, ale dwie szczególne daty są dla dzieci najważniejsze. To Dzień Mamy i Dzień Taty. Najserdeczniej więc witamy dziś tatusiów oraz mamy. Do wspólnej zabawy zapraszamy. Będą rywalizować ze sobą mamusie i tatusiowie, ale na początku zapraszamy na krótki występ artystyczny. Jasia mówi: mamo, wygrałem grę, którą grałem. Super, a co pisało, kiedy wygrałeś tą grę? Game over. Pomagamy sobie z Sisi, bo tego jest rodzina. Oni uzi ze Siskiego, tak ze Sisi dwie syna. Chcę wam przedstawić dwie wspaniałe drużyny. Pierwsze z nich to cudowne mamusie, jaki macie okrzyk. Jestem Kasia, mama Jasia. Dużo pracuję, wolne dni sprzątam, prasuję i gotuję. Brawo! Jestem Krysia, mama z dziesiątka. Lubię gotować i czasem poplątkować. Brawo! Jestem Hania, mama Szania. Lubię czytać, mam wychować i pyszne tosta smakować. Jestem Ania, zawsze staję rano, tylko cały dzień się przyglądam i wszystkie zabawki po moim kochanym synu przyglądam. Brawo! Jestem Ela, mama Fela, bo krzyczą czasem, przyznaję, niestety wręcz fenomenalnie robią nerwy. Yeah.
stożyczki, na żołnierze sukieneczki, bo mamusia ukochana wciąż się trudzi tak od rana. I to wszystko dla swych dzieci, niech i za to słonko świeci. A teraz przedstawiam wam drużynę odważnych tatusiów. Jaki macie okrzyk? Jestem Tomek, który... Nie. Jestem Tomek. Mam na przedmieściach domek. U Szaszynów jest inna rowata. Mówię im, kiedy najlepiej rybę wie. Brawo. Jestem Piotrek, tata Oli, co nam do sobie nie pozwoli. Brawo. Jestem Demek, za nos wzodaliśmy, to zadło nas tatka tańca w lewo dostał. Jakby tańcyłował, czekał, puszczał prędzej z nich. Brawo. Jestem Adam, który od rana bierze stanów na kolana. Uczy jeździć na hulajnodze, słyszę pomocą i czytam książki na to. Brawo. Jestem Patryk, długo pracuję, ale też ciasto gotuję, chociaż mam okrągły wózek, wafle, prawie zabawkę i pójdę na chustę. Brawo!
silna jak mój tata, nie bać się starszego brata. Chcę być duża i odważna, być dla wszystkich bardzo ważna, umieć młotkiem przybić gwóźdź, sama na ryby z tatą pójść, pomóc tacie krawat wiązać i na siostrę się nie dążać. Kiedy auto się zepsuje, tata zawsze zreperuje. Chcę jak tata wszystko umieć, dużo wiedzieć i rozumieć. A teraz czas na pytania i udzielanie odpowiedzi. Kochane mamusi, kochani tatusiowie, po każdej dobrej odpowiedzi dostaniecie punkt. A więc zaczynamy. Wygra lepszy.
waszych tatusiów. Czym jest milczenie? Slebrem. Skarbem. Smutkiem. Wyjątkiem. Złotem. Brawo, prawidłowa odpowiedź. Zapraszamy na krótką przerwę. Zeszła tato do apteki i mówi, poproszę jakieś leki dla syna. Jakie witamy? A, B, a może C? Sestra jedno, mój syn z tym nie umie czytać. Zapraszam na niespodziankę.